Dzień dobry, wieczór, z tej strony Cialny GD i jak widzicie jesteśmy na pełnym prawie morzu. Przed chwilą, w poprzednim odcinku pozbyliśmy się naszej natrętnej pajęczej królowej, de facto spłynęła. I już nie będzie jej z nami, więc teraz sobie na spokojnie postaramy wrócić do bazy. Liczmy na to, że to już były ostatnie wulkaniczne, nie nabieraj wody, ekscesy naszego nerwowego wulkanu w porze suchej. I dodatkowo, kochani, mam ogłoszenie. I to bardzo, ależ to bardzo ważne. Słuchajcie. Jest nas dużo. Jest nas ponad 400 i brakuje nam niecała setka do 500. Do tak zwanego 500+, które będzie oznaczało, że będziemy nagrywać wszystkie, ależ to wszystkie odcinki bez wyjątku z kamerą. Więc postarajcie się zasubskrybować, powiedzieć znajomym, nieznajomym, wrogom, wszystkim. A nuż widelec komuś się spodoba. Coś słyszę. A, trójkąt słyszę. Okej, jesteśmy tutaj. A jednak nie. W polu bioluminescencji zaraz zobaczmy, czy możemy sobie zrobić siatkę. Do tego potrzebujemy jednej liny. Panie transportnik. Czy ty na coś byś miał miejsce? Chyba nie. Niedobrze. I tak, takiej nie ma już, więc wiecie. Więc no. Więc fajnie, że była. Szkoda, że jej nie ma. To się najedzmy. I wracamy do bazy. Teraz sobie te gruczoły wywalimy i inne rzeczy. Musimy też zabrać ze sobą jedną. Czekaj, czy ja mam tutaj ją u ciebie? To oczywiście, że nie. O, tutaj jak widzicie mamy też nasze piękne śmierdzi płaszczki. Idziemy tutaj do domu delikatnie do góry. Cześć, śmierdzi płaszczko. A właśnie, jeszcze musimy znaleźć sobie jakąś wysepkę, którą odwiedzimy podczas tego pięknego wybuchu. A może tą na dole? Tak zróbmy. Dobra, do zobaczonka. Bardzo miło mi było, Mimi, że wpadłaś. A my podczas tutaj kolejnego ataku będziemy sobie na wyspie, na której jest bardzo, ależ to bardzo dużo bagien, których powiedzmy sobie szczerze za bardzo nie potrzebujemy, więc jeżeli tam walnie, nikt nie będzie nad tym ubolewał, chyba. Tak liczymy. Ja widzę, że my tutaj grubo właśnie z tym żaglem. Dużo pływaliśmy, nie chodzi na to. Bo już tam znowu żagiel się kończy. Wiem, widzę, słyszę. I mam nadzieję, że nie walnie mi teraz, żeby było to jak najdalej od mojej łódeczki. O, tu już widzę flup. O! Dobra, byleby nie wpaść na nic, nie? Byleby na nic nie wpaść. Uf. Damy radę, przeżyjemy to. Dobra, jesteśmy już w dżungli z powrotem. Jest dobrze. A będzie jeszcze lepiej, jak sobie troszeczkę pokorzystamy z tego oraz z ogniska endotermicznego. Chwilę się dochłodźmy. Zobaczmy, w którym to miejscu był. Gdzie był ten kamień termalny? To było chyba tutaj. Oczywiście, że go nie stworzyliśmy, no bo po co przecież? Dobra, schładzamy się. Tak na maksa się schładzamy. Możemy jeszcze sobie coś chapnąć. Z
sumie czemuż by nie? Może chwileczkę poczekajmy. Tak, wiecie, na spokojnie. A jak się zacznie Armageddon, wtedy lecimy na bagna. W szybkim tempie oczywiście. Dobra, spójrzmy. A właśnie, w międzyczasie. 17 kamienia. O, tak to zróbmy. To jest bardzo ładny głaz i bryłka złota. Oj, biedny motylek. No, kochane bagienka. Współczuję wam bardzo. Ale tutaj jest dużo flupów. O, chatka Merma. Cześć, chatko Merma. Transportnik, ty uważaj, chłopie. Przecież ty nie widzisz, co się tutaj dzieje. Oj, to już chyba ostatni. No, trochę nam się tego pojara. Przeżyj to tylko, panie Cialny. Tylko to przeżyj. I co, i to już wszyscy? To miało być te straszne zagrożenie? No to jajko na to. To w sumie nie było aż tak tragicznie. Dobra, może jest troszkę ciemno. Ale nie ma tragedii. Czy tutaj jakieś smocze sławy się pojawiły? Tak, ściemnie. Au. O, o. Okej, okay, tego nie zauważyłem. Kochani, 148 dni. No to jest nasz rekord. Było za ciemno, niepotrzebnie wchodziłem na bagna. Tak, to jest moja wina. Dałem ciała, nie zauważyłem, że jest ich tak dużo. No i to chyba będzie króciutki odcinek, coś mi się wydaje. Szkoda, że nic nie widać. Ma, teraz jeszcze mi zabijają transportnika. Aj, widzicie, no. Nie wpadłem na to, że jednak nie mam kasku. I tego życia. Nie, no życia było dużo, ale no. Ha. Widzicie. No ale wiecie, co to znaczy. To znaczy, że będzie zmieniał się kolor. Jakby to ładnie powiedzieć. Kolor nakładki w miniaturce się będzie zmieniał znowu i będziemy zaczynać od nowa. Ojej. No nie spodziewałem się, że tak szybko padnę i tak bardzo nie będę w stanie zareagować na to, jeżeli coś mieleje. No ale cóż, trudno. Było tak pięknie. 148 dni było pięknie. No z małymi ekscesami, tak? No bo dwa razy zginęliśmy. Mieliśmy kamień odrodzenia, więc nie było aż tak źle. Ja widzę, że tutaj się dalej ktoś leje. To słychać idzie, słychać odgłosy walki. A nas już przy tym nie ma. Naszego transportnika też już nie ma. Teraz możemy tylko na słuch podejrzewać, że Smoczysław leje się z pająkami. I chyba przegrał. Tak samo jak my przegraliśmy. Ojku, dobra, słuchajcie, kochani, no to co? To wracamy do menu głównego. O, i cieszą się delfinki. Świetnie, że się cieszą. Ja się trochę mniej cieszę. Ajajaj, no i widzicie. No i co ja mogę wam powiedzieć? Ja wam mogę powiedzieć tylko, że jeżeli podobał wam się niespełna 10-minutowy odcinek, to zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. A jeżeli chcecie być bardziej na bieżąco, to wpadajcie na twitch.tv/cialnygd, gdzie pojawiamy się zawsze według harmonogramu, gdzie link do tego harmonogramu macie oczywiście w opisie filmu.
No i też tam macie linka do Discorda, gdzie jest fajnie. No właśnie, jak to racjonalizator pisze, było tak pięknie i wyszło jak zawsze. Albo inaczej mówiąc, głupich nie żal. Chociaż może trochę. Znaczy żal mi jest tego wszystkiego, co tam było zrobione, ale nic już na to nie poradzimy, bo w Don't Starve standardowym, w przeciwieństwie do Together, nie ma cofek. Nie mogę cofnąć się o 1, 2, 5 dni i spróbować zrobić coś inaczej. Po prostu nie. W taki sposób skończyła się historia Wheelerki, a kto będzie następnym razem? Zobaczymy. Może znowu Wheelerka, a może ktoś inny. A może ktoś inny i potem Wheelerka, a może Wheelerka i znowu do śmierci i znowu ktoś inny. Zobaczymy. Może wrócimy do Valani? A może po prostu wypróbujemy jakąś nową postać? Tego jeszcze nie wiemy, kochani. Ale tak czy siak, pamiętajcie o tej łapce, bo mi będzie miło. Będzie to takie delikatne zadośćuczynienie za moją własną głupotę. Dobra, wystarczy. Trzymajcie się i baju, baju.